Artur Sztuk, czyli zamknąć kopalnię, bo tak chce TSUE. To jest sąd, panie Arturze, i uznaliśmy, że to jest sąd, którego rozstrzygnięcia obowiązują w Polsce. Na to się umówiliśmy. Nie można sobie powiedzieć, dobra, to w takim razie my pieniądze od Unii Europejskiej weźmiemy, ale sądu nie będziemy. Po to jest tak zrobione, że jeżeli mamy wspólną przestrzeń, w której się możemy poruszać bez... Mamy Schengen, możemy się poruszać bez paszportów, tak? Normalnych warunkach. Jeżeli mamy wspólny rynek, no to musimy też mieć wspólny, no musimy sąd, musimy mieć taki, który obejmuje nas wszystkich, dlatego że wtedy jest bezpiecznie mi zainwestować w Czechach, jest bezpiecznie mi zainwestować we Francji, komuś z Francji przyjechać i działać w Polsce, dlatego wie, że będzie, jeżeli będzie jakiś problem, będzie jakaś instytucja europejska, która będzie to wszystko spinać. Że będą jakieś spory, które będą między nami się toczyć, dlatego że żyjemy w wolnym, właśnie wolnym obszarze pod wieloma względami, i wtedy potrzebujemy wspólnego sądu. I zgodziliśmy się, biorąc te pieniądze, biorąc to wszystko z Unii Europejskiej i korzystając z jej całego potencjału, mając Schengen, zgodziliśmy się również na to, że będą sądy europejskie w Polsce czy TSUE miały w kompetencje. No i dzisiaj to mamy. No, zostało wydane rozstrzygnięcie, musimy jego przestrzegać, ale my możemy też, i tu jest pies pogrzebany, a nie w tym, czy TSUE wykonać, czy nie wykonać. Wyroki sądu trzeba wykonywać, jeżeli nas obowiązują, ale żebyśmy zerknęli na to, co możemy zrobić, żeby Czesi jak najszybciej wycofali ten wniosek z TSUE, bo oni mogą to zrobić, tylko na razie jeszcze nie dogadaliśmy się z nimi. Mieliśmy ile lat na to, żeby się z nimi dogadać? Chcieliśmy z nimi pogrywać, zrobiliśmy im koncesję, czynne sobie koncesję do 1944 roku, podczas kiedy oni nas przestrzegali, że to jest dla nich niebezpieczne, zrobiliśmy sobie później taką awaryjną 21. No to teraz mamy. To nie jest wina TSUE, to jest wina rządu Morawieckiego, który okłamywał ludzi i zamiatał sprawy pod dywan i miał inne rzeczy do skręcenia. Więc nie zajmował się tym tematem tak, jak się powinien zajmować. Tu jest cały problem. Mam nadzieję, że szybko zostanie rozwiązany i oni to wycofają, a rząd podejmie odpowiedzialną rozmowę z ludźmi na temat tego, jak dzisiaj powinna wyglądać restrukturyzacja górnictwa węgla brunatnego.